Dobrze, kochani, to niedawno mieliśmy nasze tak lub nie, ale tu poprosiła mnie pani w komentarzach o tak lub nie, że lubi nasze tak lub nie. Pani dzisiaj, która do mnie dzwoniła, powiedziała, że lubi tak lub nie, więc myślę, że jest was troszeczkę, to zrobimy te nasze tak lub nie, dobrze? I zobaczymy, na ile gromadek wyjdzie i jakie będą te nasze tak lub nie. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, o nie, musi być 7, nie może być 6, czyli mamy na 7, 7 gromadek. I Państwo sobie wybieracie swoje tak lub nie tak z 7 gromadek. Jedyneczka. Tak. Jak najbardziej tak. Myślę, że bardzo szybko powinno się, bo jest to na przestrzeni ogólnie, jeżeli to są potrzeby serca, tak, czyli to się spełnia tak naprawdę bardzo szybciutko. Powinno się spełnić i będzie to takie sprawiedliwe, tak bym powiedziała, lub zachować sprawiedliwość przy tym. Dwójeczka, tak, ale ciężkie decyzje troszeczkę, bo widzicie, troszkę przeciążenia, no zobaczmy, musi coś zostać odkryte, żonglowanie, tutaj dwójeczka bym powiedziała, że tak, macie szansę na spełnienie, ale trzeba będzie spełnić jeszcze kilka warunków, trzeba będzie podjąć jeszcze kilka decyzji i dojdziecie, to tak jakby odkryje się coś przed wami, czy to wy coś odkryjecie i pójdziecie szybciusieńko, to wy coś zmienicie, to wy dokonacie jakiś roszad i tak dojdziecie do swojego tak. Na odpowiedź będzie wtedy. Tak, w jakim czasie nie odpowiem Państwu, bo jest to długa droga, to jest kilka czynników do spełnienia. Trójeczka, trzy. Obrona, tak, świętowanie po wielkiej obronie, tak naprawdę świętowanie i wielki sukces, tak, mamy szósteczkę buław, tak, wygrywacie tę walkę. Jak najbardziej tak. Czwóreczka. Czysta droga. Jeżeli sprawy finansowe, finansowo-zawodowe, sądowe, to tak, jak najbardziej tak. Jeżeli nałogi, to też ktoś rzuci, tak? Czyli ktoś rzuca nałogi, odchodzi od czegoś, zakańcza się to wszystko pięknie światem. Zobaczcie, piękne karty. Jak najbardziej na tak. Czwóreczka. O kurde, ale dzisiaj idą karty. O lala. O, może dlatego, że trochę popodróżowałam, troszeczkę, jak to się mówi, żywiołów powietrza, jak to się mówi, złapałam. Piąteczka, raz, dwa. Powiedziałabym, że znajdziecie dla siebie rozwiązanie, znajdziecie bramę, żeby zachować. Wydaje mi się, że, bo tutaj jest, to są dwie takie, dwie historie. Historia, że zrobiłam dobre podłoże odnośnie miłości i na tematy miłości, ale jest też podłoże, jeżeli chodzi o firmy, o pracę, o spełnienie w pracy, tak? Czy zostajecie, czy, ale znajdujecie bramę, tak? Znajdujecie dla siebie wyjście i bym powiedziała, że tak, bo macie za dobre podłoże, żeby to się zmarnowało, czyli tak jakby los powiedział tak, dojdziesz do tego, chwileczkę, na razie poczekaj, coś stworzyłaś, a resztę niech oceni los, tak, czyli jak najbardziej tak, piąteczko, znajdziesz wyjście z sytuacji. Szóstka, brawura i siła, myślę, że jak z przytupem bym powiedziała, szóstka z przytupem i z wielką szansą. Bym powiedziała, jak najbardziej tak, ale uważaj, żeby się nie spalić. Szósteczko, tak, jak najbardziej tak. Siódemka. Mamy tylko dwie, mamy kapłana, zakończenie, więc wezmę sobie któryś tutaj z kart. Ze środka wybrałam z trójeczki i tu mogę powiedzieć, że nie jest to siódemka, nie jest dobrym czasem na zadawanie pytania, bo na chwilę obecną wydaje mi się, że trzeba powiedzieć nie, tak? Czyli wejdźcie za 7 dni, ponieważ jest to siódemka, wejdźcie za 7 dni i zadajcie sobie jeszcze raz to samo pytanie, po prostu z innej gromadki, kochani. Pozdrawiam serdecznie, tyleż naszego na dzisiaj tak lub nie.